Są jakieś takie wublesy magnetyczne, coś takiego. Może sobie jednego kupię, bo lubię wszystko, co jest podobne do Blade Blade'ów. Tak wygląda jedna saszeczka. Patrzę, czy nie ma jakichś numerów. Identyfikacyjnych, ale niestety nie widzę. Sprawdziłem na wadze. Wszystkie mają 54. A między innymi znalazł się jakiś taki inny, ale to jest bez tego, bez wyrzutni. Ma 52. Mamy takiego Wublesa z Marvela. Taki gibańce, jedna wyrzutnia, jedna smyczek i jeden gibaniec. Już mi się wyłonił. To jest Kapitan Marvel. Tak się prezentuje. No i kupiłem głównie dla rozpiski. Kosztowało 10 zł. Taka karta jest jeszcze. I takie coś. W środku jest smyczek. Już się tym bawiłem, dlatego jest otwarte. Jest smyczek i jest ta turbowyrzutnia. Prawdopodobnie pasowałoby to do każdego Blade Blade'a. Jak ktoś pamięta, co to są Blade Blade'y. No i tu mamy rozpiskę. I mamy takie do zgarnięcia. 51, o ile się nie mylę. 50. Taki Hulk. Z Avengersów. Specjalny ten. Specjalny Kapitan Marvel. Spider-Manów. Strażniki Galaktyki. Coś Defendersi. Wakanda Shield. Prezentują. No i tutaj jest pewna niezgodność, bo zobaczcie, jak wygląda ta wyrzutnia. Zobaczcie, jak wygląda ta wyrzutnia. No i ta figurka niby ma iść głową w górę. No ale nie wejdzie. Wejdzie dołem. I się trzyma. Możemy zakręcić. Zakręcimy jeszcze raz. Może podpinę sobie kamerę, żeby było widać lepiej. Może być lepiej. Widzę tu wadę, bo jest ten, to jest z folii ta, ten nadruk. Ta folia pewnie by się bardzo szybko zniszczyła. Ta figurka ma też tak, że zawsze stanie na nogi. U mnie stół jest krzywy, ale zawsze by stawała na prosto. Nawet tak się na głowie położy.
No i do tych figurek można jeszcze się bawić na 5 lub więcej sposobów, w zależności od wyobraźni. Tutaj pierwszym sposobem jest: narysuj tarczę, rzuć swoimi bublesami, podłącz, policz zdobyte punkty, zwycięża osoba, która zdobędzie najwięcej punktów. Następna gra to jest kręcenie bączkiem. Następna gra to jest, żeby złączyć bublesy i pojechać po wyznaczonym szlaku. Następna to jest, żeby rzucić jak najbliżej środka bublesa, ale nie dotykając go. A tu pisze, że jest winner, więc to jest kolejny błąd. Bo to tak powinno być. Wybierz na cel jednego z bubles, rzuć swoim bublesem jak bublesem w jego kierunku, wygrywa ten, który zatrzyma się najbliżej, nie dotykając go. Tutaj dotyka go i pisze winner. To trochę do dupy to. Tu można robić wieże z bublesów. Widziałem maksymalnie 5 w internecie. Chodzi o podniesienie ich do góry i ustawienie wieży. Umieść 3 lub więcej bublesów w urzędzie tak, aby się stykły, podnieś je pionowo. Wygrywa ten, który utrzyma najwięcej połączonych bublesów. Widziałem najwięcej 5. A tu taki pociąg się robi. W zasadzie za 9 zł może być, bo jest ta turbo wyrzutnia. Jak ktoś jest fanem Beyblade'ów, to taka wyrzutnia z takim długim smyczkiem, który się mniej jest łamliwy niż tamte pierwsze plastikowe, to warto dla samej tej figurki. Tak trochę nie warto dla rozpiski, że jest rozpiska, trochę warto dla karty. Karta jest ładna, nawet z tej strony. I ten ogólnie 9 zł to jest dobra cena, ale więcej bym nie dał.